Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób napisać tekst o firmie. Jest bowiem tak, że zakładka o nas, ewentualnie o firmie, ma potencjał, by być jedną z najciekawszych zakładek na Twojej witrynie. Tymczasem bardzo często jest jedną z najgorszych. Napisana w powtarzalny sposób, całkowicie nieoryginalna, ciężka językowo, po prostu nudna. Szykując się do tego odcinka, znalazłem, że hasło przykładowy opis firmy X, na przykład. Przykładowy opis firmy budowlanej, przykładowy opis firmy produkcyjnej jest bardzo często wyszukiwany. I to by była dobra informacja, bo świadczyłaby o tym, że ludzie szukają inspiracji. Sęk w tym, że takie mam przynajmniej wrażenie, rzadko służy to faktycznie inspiracji, a raczej służy znalezieniu miejsca do agresywnej inspiracji. Tak to określimy, żeby nie używać słowa kopiowania. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym, jak napisać dobry tekst o firmie. Tylko, że jeżeli nie zajmujesz się pisaniem tekstów na stronę internetową, nie wyłączaj proszę tego odcinka. Wiedza, o której dzisiaj będę mówił, przyda Ci się nie tylko w kontekście pisania tekstów na stronę www. ale również, na przykład, do tworzenia ofert handlowych. W końcu, to właśnie tam bardzo często przemyca się pewne fakty o swojej firmie, żeby podbudować wartość tej oferty. Więc dzisiejsze rady pomogą Ci dobrze uargumentować, po co właściwie taka sekcja w Twojej ofercie jest i wybrać, co tam pokazać. Jak również te fakty czy te rady przydadzą Ci się w rozmowach z klientami. Będziesz w stanie cytować czy parafrazować rzeczy zamieszczone na Twojej stronie o firmie w taki sposób, żeby, jak to się ładnie mówi, lądowały odpowiednio dobrze z Twoim rozmówcą. Zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że nie da się sprowadzić pisania tekstu o firmie do jednego wzoru. Nie jestem w stanie zaproponować Ci formuły czy schematu, w którym wystarczy w miejsce X wprowadzić nazwę Twojej firmy i będzie się działo. Inaczej. Mógłbym w taki sposób to zrobić, ale to zaowocowałoby właśnie tym, z czym tym odcinkiem zamierzam walczyć, czyli pewnego rodzaju powtarzalnymi, banalnymi, nieciekawymi opisami. Zamiast tego więc, mam dla Ciebie listę pytań. Listę pytań, które mam nadzieję, zadasz sobie, albo w trakcie pisania, albo już po tym, gdy napiszesz swój tekst i będziesz chciał, chciała sprawdzić, czy rzeczywiście dobrze komunikuje wartości. Odrębność Twojej firmy. Sprawdź więc, czy i w jaki sposób Twój tekst, powstający bądź już powstały, na te pytania odpowiada. Pytanie numer jeden. Czy stosuję marketingowy żargon, żeby nie użyć agresywnego troszkę w wymowie słowa Bełkot? Co rozumiem przez marketingowy żargon? Są to typowe zdania i frazy, wykorzystywane zdecydowanie zbyt często, które od pierwszych fragmentów od razu kojarzą się z tym, że jest to jakaś marketingowa gadka albo handlowa gadka i ktoś nam tutaj coś próbuje sprzedać. Jeżeli chcesz przekonać się, czym jest marketingowy żargon, to polecam Ci, żebyś wpisał bądź wpisała w Google jedną frazę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy wysokiej jakości usługi w atrakcyjnej cenie. To zdanie bardzo możliwe, że cię rozbawiło. Jest też bardzo możliwe, że znalazłbyś albo znalazłabyś to zdanie na stronie internetowej własnej firmy, gdzieś tam zakitrane, może właśnie w zakładce o nas. Jeżeli go tam nie ma, ów, można wtedy odetchnąć, to możemy spojrzeć, ile wyników zwraca Google. Podpowiem, będzie to kilkadziesiąt tysięcy. Czy jest coś złego w takim zdaniu? Niekoniecznie. Nie chodzi o to, że konkretne wyrazy czy konkretne zdania same w sobie są złe. Chodzi po prostu. Oto, że przestały na nas działać, jesteśmy już na nie uodpornieni, bo słyszeliśmy je setki razy. Swoim kursantom kursu copywritingu, czy właśnie osobom, które uczę na szkoleniach otwartych bądź zamkniętych na warsztatach pisać lepiej, zawsze mówię jedną rzecz. Każdy chwyt, technika literacka, erystyczna używana w nadmiarze staje się widoczna. A kiedy staje się widoczna, to przestaje działać. Dlatego też pojedynczy, powtarzalny, typowy zwrot. Jeszcze ujdzie, ale jeżeli cała twoja strona będzie zbudowana głównie z takich tekstów, hmm, to masz problem. A przykłady takich zwrotów można mnożyć. Wysoka jakość w niskiej cenie. Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Dedykowane rozwiązania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku. Celem naszej firmy jest satysfakcja klienta i świadczenie jak najwyższej jakości usług. I tak dalej, i tak dalej. Aż zęby. Bolą. Unikaj więc takich fraz. Zastąp je innymi, o których zaraz sobie powiemy, jakimi powinny być, a na pewno twój tekst o firmie i skuteczność takiego przekazu na tym zyskają. Pytanie numer dwa: czy mój tekst jest przesadnie sztywny? Najbardziej lubiany przez użytkowników styl, w którym możesz pisać swoje teksty na stronie internetowej, ale również w ofertach, mailach itd. To tak zwany styl konwersacyjny. Tekst na stronie internetowej nie musi być sztywny. Tymczasem mam wrażenie, że wiele osób stawia sobie za cel właśnie, żeby taki był. Zbyt często, kiedy czyta się teksty na stronie internetowej, czy opisy usług, czy nawet teksty ofert handlowych, słowa, które są tam ubrane w zdania, brzmią jak na przykład cytowanie instrukcji obsługi albo jakiś formalny komunikat z urzędu. Lubisz czytać instrukcje obsługi? No właśnie. Dlaczego więc każesz swoim odbiorcom czytać coś, co stylem ewidentnie do tego nawiązuje? Oczywiście rozumiem, z czego to wynika. Wiele osób wychodzi z założenia, że istnieje język potoczny w rozumieniu takim, jakim mówimy, oraz język wysoki, taki styl, który właśnie jest właściwym stylem, na przykład do języka biznesu. Tyle że niekoniecznie tak jest. Istnieje coś w językoznawstwie, co nazywa się uzusem, czyli takim standardowym sposobem, w jaki człowiek mówi. I poza pewnymi specyficznymi markami i sytuacjami, ciężko jest wyjść źle na tym, żeby takim stylem pisać albo mówić. Styl neutralny, zerowy tak zwany, czyli właśnie uzus, to jest takie dzień dobry. Ciężko się obrazić na to, że ktoś mówi nam dzień dobry. Nie musimy więc mówić Raczą szanownego pana powitać, styl wysoki, ani siema ziomy, styl niski, możemy mówić dzień dobry, i w zasadzie żaden odbiorca nie powinien mieć z tym problemu. Tymczasem, wchodząc na przeciętną stronę o firmie, możemy czytać komunikaty typu od 20 lat celem doskonalenia się na polu obsługi klienta realizujemy liczne projekty szkoleniowe, mające poprawić skuteczność realizacji zamówień i perfekcyjność jego procesu. U, brzmi naprawdę groźnie. I być może masz dokładnie taką naleciałość stylu. Diagnoza to pierwszy krok do poprawy, ale pytanie brzmi: co zrobić, żeby oduczyć się takiego pisania? Technika jest bardzo prosta. Wyobraź sobie, że ktoś miałby za pomocą dokładnie tak skonstruowanego zdania przekonać drugą osobę do Twojej oferty czy Twojej firmy, czy nawet powiedzieć, kim jesteście, czym się zajmujesz. Wyobraź więc sobie, że mamy spotkanie dwóch osób decyzyjnych w firmie, w której jedna mówi do drugiej: wiesz co, musimy wybrać tę firmę, ponieważ oni od 20 lat celem doskonalenia się na polu obsługi klienta realizują liczne projekty szkoleniowe. I te projekty to są takie projekty, które mają poprawić skuteczność realizacji zamówień i perfekcyjność procesu. No właśnie, nikt tak ze sobą nie rozmawia. Skąd więc założenie, że osoba, która przeczyta taki tekst, jak ktoś się ładnie mówi, zinternalizuje go, więc przeczyta go tak w sobie, przeżyje go wewnętrznie, uzna, że jest to atrakcyjny przekaz. Problem takiego przekazu jest tak naprawdę poza stylem, jeszcze głębszy, i dotyczy samej merytoryki. I tu pojawia się nasze pytanie numer trzy. pytanie, które brzmi: czy operujesz konkretami? Konkret jest rzeczą najważniejszą. Operowanie konkretem to rzecz, której musisz się nauczyć, jeżeli chcesz tworzyć skuteczne teksty, skuteczne oferty handlowe, czy dobrze prowadzić rozmowę z potencjalnym klientem. Jak dobrze zrozumieć natomiast, czym jest operowanie konkretem? Wysłuchaj poniższego zdania. Produkujemy różnorodne preparaty o odmiennym przeznaczeniu. Jest to autentyczne zdanie, które jeden z moich internetowych znajomych, Piotr, pozdrawiam, wrzucił na Facebooka. Z opisem to jedno zdanie, i z góry wiem, czym się firma zajmuje. Oczywiście zdanie jak najbardziej ironiczne, ponieważ produkujemy różnorodne preparaty o odmiennym przeznaczeniu. Jestem sobie wyobrazić cały szereg firm, które mogłyby coś takiego sobie napisać, ba. Nawet szereg branż. Więc po tym zdaniu nie wiemy nawet z reprezentantem jakiej kategorii produktowej czy usługowej, no produktowej w tym wypadku, mamy do czynienia. Jeżeli chcesz uniknąć tego typu pułapek, które dość naturalnie przychodzą nam w procesie pisania, przecież brzmią mądrze, poważnie, dostojnie, to wystarczy, że zacznę zadawać sobie dwa pytania. Pytania do poszczególnych wyrazów albo do całych fraz. Co to znaczy i co z tego wynika? Co to znaczy różnorodne preparaty? Co to jest odmienne przeznaczenie? Te dwa pytania rozwiązują nam ten problem, w sensie wiemy, że takie zdanie nie powinno powstać, ewentualnie powinno być napisane inaczej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się nieco więcej, właśnie o takim redagowaniu tekstów na podstawie zadawania samego sobie pytań, to odsyłam Cię do jednego z wcześniejszych odcinków tego podcastu, w którym mówiłem szerzej o operowaniu językiem korzyści i mojej autorskiej technice 3Z, która pomaga wydobywać korzyści z rzeczy, które w teorii je komunikują, a w praktyce okazuje się, że niekoniecznie tak jest. Natomiast to drugie pytanie. Co z tego wynika? Wiąże się z kolejnym punktem i kolejnym pytaniem, które my zadajemy sobie, żeby poprawić tekst o firmie. Po co ja o tym w ogóle mówię? Teksty o firmie to przynajmniej w założeniach, czy takim powszechnym rozumieniu, przestrzeń, w której chwalimy się sobą. Możemy pisać rzeczy typu: działamy na 20 rynkach, sprzedaliśmy już 10 tysięcy jednostek, realizujemy kampanię we wszystkich mediach i itd. itd. Są natomiast dwa wątki, które w tym kontekście należałoby poruszyć. Pierwszy wątek to zadanie sobie pytania: co z tego wynika dla klienta? I to jest właśnie pytanie o język korzyści. Strona o firmie tylko pozornie jest stroną o tobie. Ona jest stroną o tobie, ale pisaną w taki sposób, że zadaniem tego tekstu jest przekonać kogoś, że jesteś właściwym wyborem. Mówi więc o Tobie jako najlepszym wyborze dla osoby, która ma pewne obiekcje lub po prostu się waha, czy z Ciebie skorzystać. Dlaczego więc i co wynika dla mnie z tego, że działasz na 20 rynkach? Powiedz więc, że masz doświadczenie na różnych kategoriach i jesteś w stanie dostosować np. sposób działania do specyfiki rynku. Jeżeli natomiast sprzedałeś już 10 tysięcy jednostek, czy obsłużyłeś już tyle i tyle podmiotów, to poza tym, żeby odpowiedzieć na pytanie co z tego wynika, to skup się na tym, żeby odpowiedzieć jeszcze na drugie pytanie. To dużo czy mało? W sensie pytanie, które będzie za każdym razem zmienne, a de facto chodzi o to, żeby wytłumaczyć kontekst. Działasz na 20 rynkach? To więcej czy mniej niż konkurenci. Sprzedałeś 10 tysięcy jednostek? To dużo czy mało na tle branży? Jest to jakiś wybitny wynik? Otrzymałeś jakieś medale, certyfikaty i tym podobne? Łatwo było je zdobyć? To są takie, które sobie po prostu kupujesz, czy za co się je właściwie przyznaje? Każdy fakt, który podajesz, powinien mieć jakieś biznesowe uzasadnienie z punktu widzenia klienta, bo to jest powód, żeby o tym mówić, inny niż tylko pokazanie, zobacz, jacy jesteśmy fajni. Jak stwierdzić, czy któryś fakt jest istotny? Oczywiście, zadając sobie te pytania tłumaczące kontekst, czy na przykład, co to właściwie znaczy, co z tego wynika, ale możesz ponownie sięgnąć właśnie do tej sytuacji, w której wyobrażasz sobie, że dwie osoby z firmy rozmawiają o tobie, i rekomendują sobie nawzajem jako potencjalnego dostawcę. Czy taka konwersacja wyglądałaby więc? Słuchaj, musimy wybrać tę firmę jako wykonawcę, bo oni działają się na 20 rynkach, sprzedali 10 tysięcy jednostek i mają trzy medale branżowe XYZ. Prawdopodobnie taki komunikat czy te fakty mogłyby się pojawić, ale właśnie z jakimś uzasadnieniem, które tłumaczyłoby tej drugiej osobie, po co ty mi w ogóle tłumaczysz historię tej firmy. Więc dajmy komuś amunicję, na podstawie której od razu może się z takich argumentów wystrzelać. I ostatnie pytanie. Jakimi wartościami się kierujesz? Co odróżnia Cię od konkurencji? Czy tylko oferta? Na pewnym poziomie firmy oferują mniej więcej to samo, w mniej więcej ten sam sposób. Konsumentom, i to w B2B i B2C, coraz trudniej jest odróżnić jedną ofertę od drugiej. Oczywiście każda firma ma swoje... Unikalne, namacalne przewagi konkurencyjne, czasami w świecie handlu zwane po prostu wartościami dodanymi, wynikające ze specyfiki procesu, technologii czy czegokolwiek innego. Natomiast poza komunikacją takich rzeczy, które są łatwe do skopiowania i pewnie prędzej czy później zmierzyć się właśnie z takim wyzwaniem, dochodzą rzeczy nienamacalne. Jaki jesteś, tudzież jaki chcesz być jako firma czy organizacja. I strona o firmie. To jest dobre miejsce, żeby przedstawić właśnie taki swój katalog najważniejszych wartości, które przyświecają ci w pracy, dzięki którym osoba po drugiej stronie, ja, potencjalny klient, stwierdzi: to jest ktoś, z kim chcę pracować, bo kieruje się właśnie takimi wartościami. Żeby wygenerować czy poznać tego typu swoje wartości, a czasami i przewagi konkurencyjne, najlepiej robić to odbijając się od przeciętnego, tego złego, typowego konkurenta przedstawiciela twojej branży. Ja nazywam te, taką autorską technikę dochodzenia właśnie do tych przewagi wartości techniką na zwykły proszek, nawiązując do starych reklam telewizyjnych, których właśnie proszek marki X zawsze przeciwstawiało się temu przeciętnemu, zwykłemu proszkowi. Odsyłam Cię więc do odcinka, który mówi o tym, jak przygotować sobie swoją strategię komunikacji właśnie w oparciu o technikę zwykłego proszku. Podsumowując więc, jeżeli chcesz napisać dobry tekst o firmie, Upewnij się, że unikasz marketingowego żargonu z kotu. Nie piszesz w przesadnie sztywny sposób. Piszesz konkretnie, komunikujesz wprost, co wynika i po co pewne rzeczy mówisz i co one oznaczają. Tłumaczysz, po co podajesz pewne fakty i przekuwasz się w korzyści dla klienta oraz pokazujesz na przykładzie swoich wartości i przewag konkurencyjnych, namacalnych i nienamacalnych, czym odróżniasz się od wszystkich innych dostawców danej usługi, rozwiązania czy produktu na rynku. Te aspekty, oczywiście, które wymieniłem, dotyczą wyłącznie stylu. Nawet nie poruszaliśmy tego, w jaki sposób opowiedzieć o historii powstawania firmy, jakie schematy storytellingowe zastosować. Nie mówiłem również o pokazywaniu zespołu, procesów i innych metod budowania wiarygodności w stosunku do swojej firmy. Jeżeli byłbyś bądź byłabyś zainteresowany, zainteresowana tego typu odcinkiem, o takich rzeczach. Daj mi proszę znać w informacji zwrotnej. Chętnie go nagram. Natomiast wyszedłem z założenia, że wiele z tych rzeczy to kwestia decyzji indywidualnej. Czy będę chciał na przykład pokazywać swój zespół i sam zespół zgodzi się, żeby go pokazywać, czy nie? Czy chcę opowiadać o historii firmy i mam na to pomysł i taką ochotę? Tak chcę budować markę, czy też nie? Natomiast aspekty stylistyczne i trochę związane z mówieniem językiem korzyści, które poruszyłem wyżej, to rzeczy uniwersalne i każda firma, niezależnie od tego, w jaki sposób podchodzi do budowania swojego tekstu i przekazu w szerszym tego słowa znaczeniu o firmie, powinna o nich właśnie pamiętać i do tych rad się stosować. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Na sam koniec, standardowo. Bardzo będę wdzięczny, jeżeli podzielisz się tym odcinkiem z kimś znajomym albo podzielisz się ze mną feedbackiem do tego odcinka, najlepiej w formie recenzji czy gwiazdki bądź innej formy oceny na Apple Podcasts i Spotify, bo dzięki temu będę w stanie piąć się w górę w poszczególnych rankingach i więcej osób dowie się, jakich błędów nie popełniać, na przykład pisząc swój tekst o firmie. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć!